Adam Michalik, witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w programie Goźnia. Dziś moim gościem jest pan Piotr Burlikowski, dyrektor sportowy Zagłębia. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, z nami już pierwsza część rundy zasadniczej. Jakby mógł pan podsumować tą pierwsze 15 kolejek, nawet 16, bo już mamy za nami mecz z Koroną Kielce. Jak bym to podsumował? Oceniam pozytywnie pierwszą rundę rozgrywek i w stosunku do poprzedniego sezonu zrobiliśmy progres. I punktowy, i miejsce w tabeli, które było na koniec 15 kolejki. Aczkolwiek nie lubię oceniać, czy nie lubię rozmawiać o sytuacji, szczególnie w piłce, gdzie co tydzień są rozgrywane mecze. Myślę, że przyjdzie czas na oceny, przede wszystkim jakieś głębsze po tych czterech kolejnych kolejkach, które są przed rundą, przed przerwą rundą zimową, a również po sezonie. To są oceny takie najbardziej rzetelne i miarodajne. No tak, jeśli chodzi o ocenę rezultatów osiąganych przez zespół, na pewno najbardziej miarodajne. No, wielu kibiców zastanawia także forma zespołu pod względem fizycznym. No, wygląda na to, że z meczu na mecz jest troszeczkę słabiej. Zawsze, przynajmniej w poprzednim sezonie, dysponowaliśmy bardzo wysokim pressingiem, graliśmy bardzo wysoko pressingiem. No teraz coś się zacięło. Czy to jest także monitorowane przez pana? Ja panu coś powiem. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. I powiem tak, widzę charakter pytań, jakiś lekki atak, okej, nie ma problemu. Jestem tutaj 2,5 roku, w międzyczasie udało się awansować do Ekstraklasy, w międzyczasie udało się, nie wiem, historycznie przejść do następnej rundy, zagrać fajny mecz z Partizanem, nie miałem pół pytania o to. Widzę, że tam dwie porażki mamy i tu jest atak o dyspozycję fizyczną, także, jestem do dyspozycji, mogę odpowiadać, nie ma problemu, czy jest monitorowane? Tak, jest monitorowane, jak od 2,5 roku jest wszystko monitorowane i przychodzą trudne momenty, jak w piłce, jak w sporcie, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, no przykro, że przez taki okres czasu, nie wiem, tak jak wspomniałem, nikt się nie zapytał o jakieś dobre rzeczy, tylko o te złe, no ale takie typowo nasze. Znaczy nie chodzi o atak, po prostu dostaliśmy pytanie takie na nasz fanpage telewizji od kibiców, dlatego je zadaję. No szkoda, że pan nie wspomniał, bo nie wiedziałem. No to może już na kolejne. Zastanawiam się bardzo, jak wygląda sytuacja. No, czterem bodajże zawodnikom kończy się w czerwcu kontrakt. Są to Kuba Tosik, Łukasz Piątek, George Czotra i Michał Papadopoulos. Czy są jakieś prowadzone już rozmowy o przedłużeniu tych kontraktów, czy po prostu na tą chwilę jeszcze analizuję państwo, czy no, wartość tych zawodników dla zespołu? Nie tylko ci zawodnicy mają koniec kontraktu 30 czerwca, także to są informacje nierzetelne i niepełne. Również Lubomir Guldan ma koniec kontraktu i również ma Krzysztof Janos koniec kontraktu. Część z tych piłkarzy, mówię tutaj, mam na myśli Guldana, Janusa i Czotrę, mają zapisy w kontraktach minutowe, czyli warunkowe o przedłużeniu kontraktów, oni mogą je w każdym momencie wypełnić i z automatu kontrakty będą przedłużone, a pozostała trójka ma wygaśnięcie kontraktu bezwarunkowe. I wracając do pana pytania, nie rozmawialiśmy jeszcze na temat przedłużenia kontraktu z tymi zawodnikami. Uważamy, że nie jest to odpowiedni moment na taką rzetelną ocenę i ocenę przydatności co do następnego sezonu, przyjdzie na to czas, ale w tym momencie takie rozmowy nie były prowadzone. A jeśli chodzi o Jarka Jacha, w ostatnim czasie się pojawiło wiele informacji, czy jakaś pojawiła się już oferta za tego zawodnika, czy ewentualnie, jeśli taka oferta się pojawia, no czy już są jacyś zastępcy przygotowywani za Jarka, chociaż wiem, że także do pierwszego zespołu dołączył Damian Oko, czyli kapitan zespołu rezerw, bardzo dobrze prezentujący się do tej pory w czwartej lidze, bo sam wielokrotnie podkreślałem to. Jak wygląda sytuacja Jarka Jacha w tym momencie? No coś powiem, trochę czuję jak nie wiem, jakbyśmy grali FIFA Manager. Okno transferowe otwiera się 1 stycznia i wszelkie ruchy transferowe odbywają się po 1 stycznia. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej oferty, jeżeli chodzi o Jarka Jacha. Aczkolwiek tak, tutaj chcę powiedzieć i tak się dzieje, że wokół Jarka jest spore zainteresowanie, ale na razie to są typowo medialne
typowo medialne jakieś informacje, które nie mają pokrycia na dzień dzisiejszy w rzeczywistości. Z doświadczenia swojego w pracy wieloletniej na tym stanowisku wiem, że takich dywagacji i spekulacji będzie wiele, a rzeczywistość z reguły jest troszeczkę inna, co nie zmienia faktu, że Jarek jest bardzo łakomym kąskiem, bo jest bardzo obiecującym, dobrym zawodnikiem. Też wiedzieliśmy o tym, stawiając na niego. I to, co też Pan wspomniał, mamy przygotowywane warianty, zresztą jak co okno, jeżeli jakikolwiek zawodników z tej drużyny odejdzie, mamy plan na zastąpienie danego zawodnika, bo jesteśmy klubem, który też chce i umożliwia danie szansy chłopakom, naszym wychowankom, którzy niech się rozwijają. Taki przykład Jarka Jacha, Jarka Kubickiego, Krzyśka Piątka niech będzie takim przykładem i z tej drogi nie chcemy schodzić. Właśnie, bo jeśli chodzi o sytuację kadrową, no to cały czas możemy mówić, no trener Stokowiec ma ten komfort, jeśli może rotować tym składem, co robi do tej pory i chyba to jest taka dobra ścieżka tego klubu. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć jedną rzecz, trener Stokowiec jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Jest to klub, który, no ja mówię, ja pamiętam wiele lat zawirowań, które tutaj towarzyszyło temu klubowi w Zagłębiu i nie było łatwo wejść na właściwą ścieżkę. Absolutnie tutaj osoba trenera Stokowca wpisuje się w politykę klubów, w scenariusz tego, co się realizuje, że po drodze będą wyboje, będzie ciężko. Oczywiście od tego jesteśmy, żeby sobie z tym poradzić. Także absolutnie tutaj pełne zaufanie, trener Stokowiec jest jak najbardziej odpowiednią osobą i nieraz udowodnił, że jest w stanie ten zespół prowadzić na właściwe tory. No tak, bo tak jak Pan wspomniał wcześniej, no ten dorobek punktowy jest lepszy niż w poprzednim sezonie na tym etapie rozgrywek, więc przynajmniej w teorii można powiedzieć, że jest lepiej. No co prawda, tak jak wspominałem, pewne aspekty wielu zastanawiają, no ale na pewno ta gra będzie jeszcze wyglądać lepiej. Teraz przed nami mecz z Lechem, na pewno nie będzie to łatwy rywal, no rozpędzony w trzech ostatnich meczach, 9 punktów, 10 bramek, no ale na pewno w tym momencie, zwłaszcza w tych ciężkich chwilach, no chyba jest potrzebne właśnie wsparcie tych to kibiców, no bo to dla nich przede wszystkim jest ta drużyna. Zdecydowanie zapraszam kibiców na mecz i powiem szczerze, ja jako Piotr Burlikowski, jako człowiek, który pracowałem w kilku klubach, to wsparcie zawsze będzie potrzebne i oczywiście nie jest to, nie wiem, przyczyna, bo to absolutnie nie, ale brakowało nam wsparcia chociażby we Wrocławiu czy na meczu w Kielcach, bo zawsze to wsparcie jest potrzebne, czy na meczach u siebie, ten przodek i kibice przychodzące, nie tylko na przodek, zawsze tej wiary, otuchy, bo potrafią ci kibice fantastycznie wspomóc zespół. Zawsze tej wiary i otuchy temu zespołowi dawali, także absolutnie zapraszam tu wszystkich kibiców i zgodzę się z Panem, tak, kibice są nieodłącznym i bardzo istotnym, ważnym elementem funkcjonowania każdego klubu, bez nich nie ma to sensu. Wracając jeszcze też do Pana pytania odnośnie dyspozycji fizycznej, nie wiem, kryzysu, tak, jak to się tam gdzieś też przewija, to muszę powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, mówię to też z perspektywy jakby bycia w piłce i polskiej piłki. Sezon pucharowy jest dodatkowym bagażem różnych emocji, różnych przygotowań, różnej dyspozycji sportowej i my jako polska piłka, mówię tu bardzo, bardzo jakby ogólnie i w imieniu też innych klubów, bo proszę prześledzić sytuację, nie wiem, Jagiellonii po pucharach, Śląska po pucharach, czy Krakowi po pucharach, po prostu nie jesteśmy przygotowani na coś takiego, nie jesteśmy przygotowani na szersze kadry, na kadry równorzędne i taka jest gorzka prawda. My myślę, że i tak w sposób jakiś mimo wszystko mało bezproblemowy przeszliśmy przez ten okres, aczkolwiek no, zawirowania też są z tym związane. Związane, a poza meczem z Lechem mamy jeszcze trzy z innymi zespołami, no tak naprawdę w bezpośrednim otoczeniu naszym tabeli, bo Termalika jest bodajże 3 punkty przed nami, Pogoń ma tyle samo punktów, a Piast jest niezbyt wiele, więc jaki wynik sportowy w tych czterech ostatnich spotkaniach interesowałby Pana jako dyrektora sportowego? 12 punktów, czyli 4 zwycięstwa, absolutnie, no chcielibyśmy, aczkolwiek no, to są wszystko rzeczy, które się później dzieją na boisku, jasne, gramy i zawsze tak będziemy grali do końca, zawsze będziemy chcieli wygrać, to jest bezdyskusyjne, zgadza się, gramy z zespołami, które są gdzieś w bezpośrednim zasięgu, aczkolwiek ta liga jest taka, że dzisiaj wszystkie zespoły są w bezpośrednim zasięgu, szczególnie te z przodu, jak i te z tyłu, także tutaj trzeba absolutnie
jak zawsze, skoncentrować się na każdym kolejnym meczu nadchodzącym i walczyć, grać, być przygotowanym na zwycięstwa i o to zwycięstwo walczyć. Wspomniał pan wcześniej o meczach pucharowych. No, można powiedzieć, że w lipcu tego roku Adrian Rakowski nakrył, można powiedzieć, przez swoją czapką Mirosława Radowicza. Mirosława Radowicza, który teraz w polskiej lidze gra pierwsze skrzypce w zespole mistrza Polski, który się odradza także w europejskich pucharach. Czym mogło być spowodowane już poza tematem Zagłębia, że właśnie ten zawodnik wcześniej grał zdecydowanie słabiej niż teraz? Mówimy o Adrianie, czy mówimy o Radowiczu? Mówimy ogólnie o sytuacji, że że Miro Radowicz troszeczkę gra lepiej, a Adrian tak by został na podobnym poziomie. Ja panu coś powiem. Pytanie troszeczkę takie hipotetyczne. Miro Radowicz jest to zawodnik bardzo dobry i jakby być może takie odnoszę wrażenie, że Legia Warszawa i to środowisko legijne, klub, Legia, kibice, cała otoczka jest po prostu stworzony do tego miejsca. Myślę, że to jest zawodnik, który świetnie się w tym miejscu spełnia, sprawdza, ma zaufanie ludzi, którzy w klubie pracują, ma zaufanie kibiców, oddaje to na boisku. Jest to też nieodłączny element też rozwoju każdego zawodnika, stąd też wspomnę do analogicznych, jeszcze raz wrócę do analogicznych czasów z poprzednich lat. Tutaj naprawdę potrzeba cierpliwości, spokoju i jedności. Jeżeli takie coś będzie, bo wrócę też do Adriana, powiem szczerze, zniesmaczony jestem tym atakiem na Adriana, non-stop. Adrian Rakowski jest jakby kozłem ofiarnym, nie wiem, czegokolwiek tutaj. Jest to zawodnik, który tutaj się wychował, jest wychowankiem tego klubu. Chcemy na takich ludzi stawiać, a jest cały czas jakby, nie wiem, czarnomowcą tego całego, nie wiem, zespołu klubu, z czym się absolutnie nie zgadzam. Jest to wartościowy chłopak, charakterny, który oddaje serca temu klubowi, taki atak na Adriana jest troszeczkę moim zdaniem poniżej pasa. No właśnie, troszeczkę poniżej pasa, bo zwłaszcza szczególnie Adrianowi często wytyka się te słabsze mecze, ale mało kto pamięta właśnie o tych zdecydowanie lepszych. No wie pan, w takim świecie żyjemy, że tu nawet pan rozpoczął tutaj, tak jak wspomniałem, z jakimś tam atakiem. Żyjemy w takich czasach, że nie wiem, ludzie chcą krwi, atakowania. Rzadko kiedy się pamięta coś, co było dobre. Ja powiem tak bardzo może ogólnie i kolokwialnie. Czytałem sobie dzisiaj wywiad z Richardem Groszkoltenem, który był dyrektorem Akademii. Uważam, że świetnie tą Akademią kierował. Był to człowiek, który jak był tutaj z nami razem, był też non-stop atakowany. Jakiś konflikt, moim zdaniem wyimaginowany, jakieś różne rzeczy tam gdzieś mu się przepisywało, a prawda jest taka, jak odszedł, to wiemy, jaka to była wartość. No, oby tu nie było z każdym tak, że nie wiem, jak w tym klubie skończą pracę, to dopiero będą wtedy docenieni. Mam nadzieję, że to taka gorzka moja refleksja w nawiązaniu chociażby do Adriana. Także faktycznie, czasami odnoszę wrażenie, powiem szczerze, że nie wiem, praca każdego z nas, czy nie wiem, trenera Stokowca, moja, klubu, jest lepiej postrzegana na zewnątrz niż tu wewnątrz. Tutaj czasami jak gdzieś człowiek z zewnątrz przyjedzie, gdzieś ta praca jest dostrzegana w sposób czasami też przyjemny, właściwy. Przyjedziesz tutaj, to jakby się przyjeżdżał do innego świata. No, atak, niezadowolenie, wszystko źle. Ciężko się też pracuje w takich klimatach. No tak, ciężko pracuje w takich klimatach, chociaż jeśli chodzi o ogół, to Zagłębie trzeba chwalić, bo tak jak wspominamy wielokrotnie, tych wychowanków liczba w zespole nie ma zbyt dużo drużyn w Ekstraklasie. Ja przepraszam, przerwę. Powiem panu taka konkluzja, taka analogia trochę. Pracowałem w Zawiszy Bydgoszcz, klub, jestem bydgoszczaninem, urodziłem się w Bydgoszczy, klub, który jest bliski mojemu sercu i chyba zawsze na pierwszym miejscu w moim sercu. I pracowałem w tym klubie, była to druga liga ówcześnie, wtedy jak pracowałem, i przyjęliśmy podobny model jak tutaj, oparty na wychowankach, na zawodnikach z regionu. I pamiętam niecierpliwość kibiców bydgoskich i nie wiem, pretensje, kiedy w ostatniej kolejce awansowaliśmy do pierwszej ligi i było to, nie wiem, coś nie tak. Dzisiaj potem euforystycznie przyjęty osób przez grupę kibiców, który ten klub przejął, euforia przez pierwsze dwa lata i gdzieś zejście z tej drogi spowodowało, że dzisiaj klubu nie ma. Nie ma Zawiszy i dzisiaj spotykam się z opiniami kibiców, jakie to były dobre czasy, jak było fajnie, a też pamiętam taki podobny klimat, że było wszystko źle. Przepraszam, że taka analogia mi się nasunęła. Oczywiście Zagłębie nigdy nie zginie, z mapy mam nadzieję, że nie rozpocznie nigdy od ósmej ligi, tak jak Zawisza
nad czym ubolewam, ale będąc w tej piłce trochę naprawdę trzeba być gruboskórnym, odpornym i robić swoje. Ja mam takie przeświadczenie i wręcz pewność, że wykonujemy swoją pracę właściwie, rzetelnie, uczciwie i efekty tej pracy są. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość, tak jak powiedziałem, że no są też momenty, gdzie są trudne momenty i trzeba sobie z nimi poradzić. Mamy doświadczenie też w trudnych momentach. Pamiętam pierwszoligowy nasz sezon tutaj w Zagłębiu, kiedy nie wiem, ledwie wygraliśmy w Siedlcach, kiedy to jest Bytowią remisowaliśmy, kiedy przegrywaliśmy derby z Miedzią, jakie to były też trudne momenty, daliśmy sobie radę. Damy sobie radę teraz też, tylko też proszę o wsparcie, o jedność i wiarę. My będziemy pomału kończyć nasz program. To by mógł Pan jeszcze na koniec zaprosić wszystkich kibiców na jutrzejsze spotkanie, które odbędzie się na Stadionie Zagłębia o godzinie 20:30. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy z zespołem, który ma swoją markę w Polsce, ma swoje określone miejsce w polskiej hierarchii. Absolutnie chcemy ten mecz wygrać. Jesteśmy gotowi na to, żeby ten mecz wygrać i zapraszam wszystkich kibiców. Zapraszam i proszę o naprawdę wielkie wsparcie dla tego zespołu, bo ten zespół w trudnym momencie potrzebuje wsparcia przede wszystkim kibiców. O to proszę i zapraszam wszystkich serdecznie jutro na mecz. Ja dziękuję Panu za przybycie do studia, a Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.